Do 85 minuty mocno i skutecznie pracowaliście na pochwały. No tak, no końcówka emocjonująca. No, trener powiedział, żeby było dużo bramek, było. No cieszy to, że wygraliśmy, ale aczkolwiek no ta końcówka no trochę martwi, bo dwie bramki w minutę to trochę niepokojące. No, trochę zaciera również obraz spotkania ten końcowy rezultat, bo mimo wszystko mieliście przewagę nad ekipą z Goczałkowic-Zdroju. Mieliśmy tam jakieś sytuacje, ale wydaje mi się, że gdzieś tam z gry też nie możemy być jakiś super zadowolonym. Wynik cieszy, lepszy, na pewno lepszy wynik niż gra. No co można dużo powiedzieć, no, dążymy do tego, żeby lepiej grać w piłkę z każdym meczem. No i mam nadzieję, że w następnym meczu już będzie ta gra na miarę wyniku. A indywidualnie, jakbyś sam siebie ocenił w tym spotkaniu? Sporo wiatru na twoim skrzydle. Co mogę powiedzieć o sobie? No, gdzieś tam wydaje mi się, że bardziej pracowałem dzisiaj w defensywie. Z przodu no, mogę trochę więcej pokazać, aczkolwiek no, nie ma co przesadzać. Wygrany mecz, nie ma jakichś tam większych zastrzeżeń do swojej gry. Nie mam. Dzięki za ten serdeczny powodzenie. Dziękuję bardzo. Kareta. I niespełna 2 minuty. Dobry. Tym razem siatka założona Ćwielongowi. Także na razie popularny Pepe ma bilans 1-1, jeśli chodzi o siatki, a teraz 2-0. Świetnie zamknął tą akcję Seweryn Caputa. Kapitalne wejście lewego obrońcy rekordu. Fantastyczny finisz tej akcji i zakończenie przez Seweryna Caputę. 2-0. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą część rywalizacji. Piastka Szymonów Wróblewski, 17. Daniel Iwanek, numer 22, kapitan gospodarzy, ale o tym może za chwilę, bo Nowak tutaj drybluje piłkę przed polem karnym. Tomasz Nowak, strzał i jest gol! 3-0, kapitalna bramka Tomasza Nowaka. Jak wspomnieliśmy, tak w poprzednich sytuacjach nie decydował się na rozwiązanie sytuacji, a tutaj już nas uraczył świetną decyzją. Ćwieląg, zagranie na prawą stronę. Wojciech Dragon. Właśnie z Koziną i jeszcze raz Dragon jest już w polu karnym. Mocne wstrzelenie i była to doskonała szansa dla Piotra Ćwielonga. Napastnik LKS-u Goczałkowice, 12 bramek, no drugi w tej klasyfikacji wewnętrznej klubowej za Piotrem Ćwielongiem. A teraz zamykają to wszystko zawodnicy LKS-u Goczałkowice. Matuszczyk został zatrzymany przez Iwanka. Dobra teraz dwójkowa akcja z Dragonem. Zobaczmy uderzenie. Na pewno tam w środku pola sporo dał zespołowi trenera Barona. Teraz bardzo ryzykownie, ale skutecznie Szymański, tylko już to podanie nie było celne. Z tego mogą być problemy dla rekordu. Próbował strzelać w tej sytuacji Przemysław Mońka. Faworyci na prowadzeniu już w pozostałych meczach. Może o tym za chwilę, bo teraz świetna interwencja Szumery. Trudne pytanie na początek, Kuba. Poproszę o samą ocenę w dzisiejszym spotkaniu? No, myślę, że w pierwszej połowie wszystko w porządku, w drugiej trochę za nerwowo. Jedną czy dwie piłki trzeba było przytrzymać i dać chłopakom odpocząć, ale tak ogólnie myślę, że całkiem w porządku. A w porównaniu do meczu w Pawłowicach jest progres? Chyba jest. No, w porównaniu do meczu w Pawłowicach zdecydowanie jest progres. Końcówka, co się w niej wydarzyło? Trochę za duże rozluźnienie chyba w naszej obronie. Pierwsza bramka. Wyszliśmy wszyscy wysoko, zawodnicy Goczałkowic zbiegli i w sumie skakali prawie że sami do piłki, a druga no to szereg błędów i dołożyli sobie do pustej bramki. A nie miałeś wrażenia stojąc w bramce, że w ostatnich kilkunastu minutach część zespołu mentalnie już była myślami w szatni? No właśnie to mam na myśli mówiąc, że wtargnęło lekkie rozluźnienie. Jest piłka dogrywana, wszyscy zawodnicy rekordu w polu karnym. Maroszek do lewej strony, Ćwieląg ustawił sobie piłkę na prawą nogę. Dokręcona do bramki, jest gol! Jest trafienie! I marchewka chyba. Myślę, wrócimy sobie. No, czekamy na rozstrzygnięcie. Nie, to jednak nie marchewka. Tak, tutaj mamy podpowiedź, że Dragon, a teraz marchewka! Jest gol! Matuszczyk 3-2, a więc będą jeszcze emocje i może być ten thriller, o którym wspomniałeś. Za dużo spokoju w zespole rekordu, więc Dragon strzelił bramkę na 3-1, a teraz Matuszczyk i mam już 3-2. Wejście w pole karne.
Mocne wstrzelenie, ta piłka nie trafiła do adresata. Ale jeszcze nie koniec, jeszcze jest dośrodkowanie, strzał! I co, słupek, gdzie jest piłka w rękach Szumery? Spore szczęście teraz po stronie rekordu. Tutaj bez kombinacji, po prostu jak najprostszymi środkami starają się zagrozić bramce. Teraz błąd Ćwielonga, zobaczmy, jest szansa dla rekordu, Ciućka! Wcześniej mógł zagrywać do Czaickiego, teraz już będą problemy w rywalizacji z Szymałą. Utrzymał się przy piłce Ciućka i to z perspektywy rekordu bardzo dobre, ale Czaicki zbyt łatwo. Jeszcze szansa i co? Gdzie jest piłka? Zatrzymał ją taką dziwną interwencją Łukasz Brzyk. Ależ tutaj teraz walka o pozycję Ogrodzkiego z Kamionką. Koniec spotkania! To był ostatni gwizdek arbitra. No, myślę, że to było dobre spotkanie na dobrym poziomie, takim solidnym trzecioligowym i wiele, wiele akcji mogło się Państwu podobać.